Witam moi drodzy w kolejnym filmie. Po dłuższym czasie, jak widzicie, bardzo fajny motor, piękny motocykl Honda Goldwing GL1200, rok 84. Co boli ten egzemplarz? Klient stwierdził, oczywiście to sam słyszałem, ja już zebrałem tu sobie z tej strony cały układ zaworowy. Po odpaleniu silnika na zimnym lub na ciepłym czasami zaczyna tak stukać silnik, jakby były za luźne zawory. I to by się zgadzało według dźwięku, który słyszałem, akurat nie zawsze go słychać, czasem. Rozebrałem sobie całą pokrywę zaworową i zobaczymy sobie, jak wygląda sprawa układu zaworowego. Sprawdzimy sobie popychacze zaworowe, czy wyglądają tak, jak mają wyglądać, czy wszystko tam jest w porządku. Z instrukcji serwisowej wynika, że pod tymi nakrętkami mamy hydrauliczne popychacze zaworowe. To są takie popychacze, które przesuwają wałek na mimośrodzie takim, który ciśnienie oleju go dopycha i obraca leciutko o jakiś kąt, nie wiem, czy jednego stopnia, i po prostu redukuje się luz zaworowy. Tak to wygląda tutaj na zdjęciu. I tak powinno to być zamontowane. Tutaj mamy dolne zawory, a tutaj mamy górne popychacze zaworowe, prawda? Sprawdzę sobie pierw te górne dolotowe, zobaczymy co i jak to wygląda. Odkręcimy sobie te zatyczki. Tu mamy jeden. Tutaj mamy drugi. Powiem tak, już widzę na pierwszy rzut oka w tym lewym, że coś tutaj jest nie tak. W drugim to samo. Zaraz zobaczymy, co jest na dole. Zwróćcie uwagę, jak są skierowane popychacze. One w tą stronę muszą być zamontowane. A zobaczcie, co jest tutaj. Są zamontowane w odwrotną stronę. Nie ma siły, żeby ten popychacz działał prawidłowo, ponieważ kanał, przez który jest tłoczony olej, pod ciśnieniem, zaraz wam pokażę, tylko sobie powycieram. Zauważcie, że popychacz ma tutaj taki kanał, przez który jest tłoczony olej i wypycha ten bolec, robi się poduszka taka z oleju i zawór traci swój luz po prostu, prawda? Także a kanał akurat jest na wysokości, kanał dolotowy, ciśnieniowy tego oleju jest na tej wysokości, więc on w tym rowku tutaj akurat tłoczy, więc jeśli my go włożymy tu, a kanał mamy tutaj, no to siłą rzeczy ten zawór nie może się dopchać, no bo nie napompuje się, prawda? Ktoś po prostu coś robił i źle zmontował cały popychacz. Jak już włożę prawidłowo, sprawdzę sobie może jeszcze kamerą inspekcyjną, jak to wygląda w środku. Może uda się wam to pokazać. Może będzie to widać, jak to wygląda. Kanał wydaje się ok. A tutaj u góry, jak widzicie, na ekranie postaram się pokazać. Mamy po prawej stronie ten kanał, w którym olej będzie jest tłoczony, prawda? Kurczę, nie potrafię tego. Może jakbym był chirurgiem albo ginekologiem, byłoby mi łatwiej. Ale nie jestem, dobra. Koniec żartów. O, widać ten kanał tu z prawej strony, w górnym prawym rogu, widzicie? Tamtędy jest tłoczony olej i akurat ten popychacz musi być tam na dole. Więc siłą rzeczy nie ma prawa się napompować. Zobaczymy. Aha, ogólnie tam wszystko wygląda w porządku. Nie wiem, czy widzicie. Jest ok. Zobaczymy, co z prawym. Prawy tak samo jest, widzę, zamontowane. Zamontujemy to prawidłowo. Poskładamy, odpalimy silnik. Sprawdzimy, co i jak. Oczywiście należy pamiętać, żeby taki najlepiej popychać już, zalać też wcześniej już tutaj olejem, pyknąć mu troszkę tego oleju z góry, żeby to było nasmarowane.
Dobrze, tu mamy. Tutaj są włożone po dwie podkładki. Według serwisówki widzę, że jest jedna sztuka. Ale na razie to tak zostawimy. Zobaczymy, co się stanie. To samo jest tutaj. Będę musiał tu chyba obrócić trochę wałem. Nawet się zablokowało. O, teraz puściło. O, właśnie tak. Wkładamy odwrotnie. Sprawdzimy sobie jeszcze dolne. Jak są zamontowane dolne zawory. Dolne popychacze, przepraszam. Zerknę sobie okiem. Specyficznie mają wygląd, więc nie będziemy ich nawet wyciągali. No i tu jest prawidłowo. Możemy go spróbować wyjąć. Widzicie, widzieli, jak to wygląda. Tak. Widzicie, tutaj jest prawidłowo zamontowany popychacz. Ok, tu jest dobrze, więc z powrotem wkręcimy sobie. Skontrolujemy jeszcze ten czwarty. Ktoś po prostu nie dojrzał czegoś i odwrotnie zamontował. No tak, skutków tutaj żadnych takich specjalnych nie ma, poza tym, że jak silnik zaczyna chodzić na luźnym zaworze, traci swoje właściwości, no i mogą się wyklepać zawory. Całe szczęście nie działo się to tak, że cały czas klepało. Tutaj też zdążyłem złapać. Jest ok. Więc wkładamy z powrotem. Zamontujemy. Jeszcze od razu sprawdzę. Tylko ten coś mi luźny wypadł, coś mi tu nie pasuje. Ok, dobra. Zamontujemy. Zmontujemy wszystko w całość. Uruchomimy silnik, zobaczymy, czy będzie dalej klepał. Dobra. Spoko, dobra. Ja teraz zmontuję sobie cały dekiel, wkręcę świecę do cylindrów, odpalimy silnik i zobaczymy, co będzie się działo. Taka jedna rada ode mnie. Jeśli będziecie dokręcać takie śruby w każdym motocyklu, nieważne jaki to jest, na pewno japoński, pamiętajcie, nie dokręcamy tego na pałę do pewnego momentu, ponieważ tu nam trzyma uszczelka, a tutaj mamy moment, do którego się to dokręca na równo. Jeszcze jedna rzecz. Motor ma ponad 30 lat. Zobaczcie, jakie tu jest piękne spalanie. Nawet porcelana jest czysta. Więc tak, no, włożyłem w odpowiednią stroną popychacze. Na początku oczywiście, jak wiadomo, ci, co już pracowali przy takich silnikach, wiedzą, że na początku, jak taki popychacz jest wypompowany, to będzie na początku stukał. Postukały i wypełniły się popychacze i lekko to ucichło, ale mimo wszystko i tak ten silnik głośniej pracuje z tej strony niż z tamtej. Nie odpalałem tego, bo podejrzewam, że tego by nawet w kamerze nie było słychać. Znaczy odpalałem, tylko nie pokazałem na wideo, ponieważ i tak by to było niesłyszalne. Ale po czym można stwierdzić? To jest popychacz z zaworów górnych, z dolotowych. Jak widzicie, nie da się go ścisnąć, bo jest on wypełniony olejem, tam minimalny luzik ma. A to są popychacze z zaworów wylotowych, wydechowych. Jak widzicie, w ogóle się nie napompowały olejem, więc są luźne, puste są po prostu. Nie pompują się olejem. Co zauważyłem? Pokażę. Ktoś coś kiedyś tutaj robił. I wam pokażę to na zoomie. Zwróćcie uwagę na tą śrubę tutaj. Na tą śrubę. Wkładając do niej do kanału popychacz. Wydostaje, a teraz tego nie widać, bo nie ma, ale ja tam zaraz naleję oleju i zobaczycie sobie, że tamtędy się wydostaje olej. No i co za tym idzie, nie mamy ciśnienia w układzie, prawda? Zobaczcie. Teraz to napełnimy sobie olejem.
Widzicie? Przelatuje nam olej. Po prostu olej przelatuje i nie mamy ciśnienia w ogóle. Tutaj z prawej strony też mam taki dekiel. I tutaj to samo. Ktoś te korki chyba po prostu, nie wiem, czy uszkodził celowo. Skoro nie będziemy tu mieli ciśnienia, no to nie będziemy mieli w ogóle, kurczę, napompowanego popychacza. Czy tu jest dziura, czy nie? Na serwisówce tego niestety nie widzę. Ale podejrzewam, że to jest wina tego, że ten po prostu popychacz w ogóle się nie pompuje, nie wypełnia olejem. Winno może być też jakaś uszkodzona uszczelka tutaj pod całą tą osłoną wałka, pod klawiaturą, wałka rozrządu. Podejrzewam, że będzie to wymagało rozebrania tego, ale spróbuję jeszcze stwierdzić, czy te śruby mają tu mieć dziury, te zatyczki, czy nie. Wydaje mi się, że znalazłem chyba przyczynę tego, co się tam dzieje. Wyjąłem tą zaślepkę tutaj. Jak widzicie, od wewnętrznej strony, gdzie pracuje wałek, bo on się po prostu w tym miejscu troszeczkę obraca, jak napinacz tutaj się wypełnia olejem. I leciutko obraca wałek, żeby skasować luz. Coś tutaj, no to jest strona zewnętrzna, a to jest wewnętrzna. Coś tutaj się niedobrego działo, jak zobaczcie. Widzicie, jest to porysowane i można przypuszczać, że ten wałek się tutaj po prostu też zacinał w tym miejscu i dlatego też może nie było odpowiedniego kasowania luzu, bo jest to tutaj wybruszone. Ja to wyczyszczę tu sobie. Wydaje mi się, że ta dziura tutaj jest fabrycznie taka duża, więc no zobaczymy, co będzie, jak to wyczyścimy i zamontujemy to wszystko z powrotem. Żeby wyeliminować uszkodzenie samych popychaczy, postanowiłem przeprowadzić eksperyment. Założyłem górne na dół, a dolne do góry. I co się okazało, że te, które dolne przełożyłem do góry, wypompowały się, ale się nie napompowały z powrotem. A w szczególności ten prawy, z tego co wiem, a te dolne znowu, które były puste, się napompowały, więc znaczy, że tutaj mamy wszystko ok, ale zauważyłem właśnie po rozebraniu całej tutaj rozdzielki, rozdzielacza, magistrali olejowej, że w tym miejscu nie mam o-ringu uszczelniającego. Tu jest główny dopływ, a tutaj nie ma. Więc jak widzicie, no siłą rzeczy nie może być tutaj ciśnienia oleju, skoro nie mamy na tym wejściu uszczelniania, bo ten olej nam gdzieś tutaj ucieka bokiem. Ja spróbuję tutaj założyć jakiś o-ring, nie mam takiego oryginalnego, ale spróbuję o-ring zamontować i zobaczymy, czy będzie jakiś efekt tego. Moi drodzy, i został nam ostatni test, który możemy przeprowadzić. Sprawdzić, oczywiście wykręciłem świecę z cylindrów, żeby pokręcić na sucho silnikiem. Powinien nam się tutaj wszędzie pokazać olej. W każdym miejscu, w którym ten olej powinien się pokazać, powinien wypływać. Więc ja teraz zakręcę silnikiem na sucho, zobaczymy, co się dzieje. Jak widać wyraźnie i bardzo wyraźnie, w tym popychaczu hydraulicznym olej od razu się pojawia, a tutaj po jakimś czasie, więc gdzieś mamy nieszczelność chyba na całej listwie. Podejrzewam, że będę musiał rozmontować cały rozrząd, zdjąć wałek, paski rozrządu, aczkolwiek chociaż z tej strony. No i siłą rzeczy rozebrać wszystko, żeby sprawdzić, co tam jest grane. Podejrzewam, że ktoś tutaj coś wcześniej już robił, grzebał, tak to nazwę, bo to jest niemożliwe, żeby to nie działało. No przecież siłą rzeczy, jak widać, od razu się pojawia nam tutaj olej. Tutaj tego oleju nie mamy. Tu wszędzie olej nam spływa, więc ciśnienie jakieś mamy. Także no, nie jest ciekawie. O. Albo mamy zatkany kanał, albo nie ma jakiejś drożności, nie wiem. Musiałbym to sprawdzić, rozebrać. Nie wiem, jeszcze zobaczymy tutaj, czy magistrala tutaj nam podaje, ale skoro tutaj mam magistrali olej, która rozdziela nam tutaj ten olej na poszczególne popychacze, zobaczymy. Spróbuję to jeszcze zdjąć i sprawdzimy, czy ten olej będzie nam w ogóle toczył. Czy ten kanał jest drożny w ogóle? Od tego zacznę właśnie, to jest dobra myśl. Idąc tropem wszystkich kanałów, doszedłem do tego, że tu mamy taki jakby, nie wiem jakby to nazwać, zasobnik czy zbiornik retencyjny na olej. Podejrzewam, że jest to po to, żeby ten olej
po prostu nie spływał i żeby zawór od razu po włączeniu silnika miał olej tutaj i pompował go. Ten wcześniej się wypełnia olejem niż ten, chociaż ten wypełnia się olejem, a ten tylko troszeczkę na początku i już reszta oleju nie leci, leci wolniej, zaobserwujmy to. Jak widać, ten pompuje całą parą swoją siłą, a ten no niestety resztka i koniec. Tu jest cała magistrala, która jest odpowiedzialna właśnie za pompowanie tego oleju do zaworów wylotowych i zaworów dolotowych, więc no siłą rzeczy te zawory nie pompują się dostatecznie, więc pracują głośniej. Obawiam się, że czeka nas rozebranie rozrządu z tej strony, zdjęcie całej pokrywy panewek z wałka rozrządu, zdemontowanie rozrządu, no i oczywiście sprawdzenie, czy przypadkiem tutaj coś jest nie tak z uszczelnieniem, bo nie sądzę, żeby to był kanał, który pracuje w silniku. No jeśli trzeba by zdejmować głowicę, no to wtedy mamy więcej pracy. Myślę, że nie trzeba będzie tej głowicy zdejmować, ponieważ no, gdyby tam gdzieś byłoby to spowodowane przeciekiem przez uszczelkę między głowicą a cylindrem, ponieważ te kanały biegną, widzę tutaj z góry, nie, te kanały biegną po prostu z silnika. Gdyby ta uszczelka była gdzieś w stronę silnika albo na zewnątrz przebita, to na pewno mielibyśmy wyciek oleju albo do cylindra, albo gdzieś tutaj na zewnątrz, ale silnik pracuje czysto, oleju nie bierze, więc podejrzewam, że to może być w najgorszym wypadku w tym miejscu, albo w najlepszym wypadku. Okaże się, jak po prostu to rozbiorę. Nic, trzeba będzie zdemontować chłodnicę, spuścić płyn chłodniczy cały, ponieważ żeby odkręcić tutaj pokrywę rozrządu i zdjąć pasek, trzeba niestety wszystko zdemontować, żeby dostać się do tych śrub. Biorę się za robotę. Jak widać, mamy rozebrane osłony rozrządu. Ustawienie rozrządu prawidłowe w tym silniku to jest na tym kole up, napis w górę oczywiście. Mamy taką kropkę, ktoś sobie już tutaj widzę farbą zaznaczał, ale taki odlew z kropki. I na tej plastikowej osłonie również. Zawory zamknięte, wszystkie cztery, więc rozrząd mamy w dobrej pozycji. Możemy śmiało zwolnić napinacz, który jest tutaj na sprężynie. Ja to może tak pokażę, o, który jest na sprężynie. Zwolnimy napinacz, zdejmiemy pasek rozrządu, no i będziemy demontowali resztę. Zdemontowałem już cały układ tutaj klawiatury zaworów. Zobaczcie, co się ukazało moim oczom. Jakiś opiłek, który był w kanale, ja go tutaj tylko lekko przesunąłem. O, tu widzimy pod latarką, Kevin nam świeci. I sam kanał też jest zatkany. Teraz spróbujemy to czymś tutaj sobie przesunąć. Zobaczcie, jakiś opiłek jest. I ten kanalik, który mamy trzy kanały, tutaj jest jeden, drugi, trzeci, ten trzeci też jest zatkany tutaj opiłkiem. Zdemontujemy to, postaram się to wyczyścić pod ciśnieniem. Taką blaszkę, która tam była zamontowana, to jest jakieś chyba regulacja przepływu tego oleju, żeby za mocno nie płynęło. Wyczyściłem z obu stron, jest to teraz czyste. Z tej strony, jak mówię, widzieliście wcześniej, było zatkane. Zostało mi jeszcze do wyczyszczenia cała klawiatura tutaj, rozebranie tego, sprawdzenia, czy wszystkie mimośrody mi tu działają. Te akurat działają gładko, nie pozacierały się. Jeszcze sprawdzimy te i tamte z dolotowych zaworów. Będziemy składali, sprawdzali, czy to działa. Oczyściłem już całą klawiaturę tutaj z tym układem regulacji zaworów. Moi drodzy, dokręciłem. Teraz założę koło pasowe paska rozrządu, no i będziemy montowali dalej, zobaczymy, czy pojawi nam się tutaj ten olej, a myślę, że tak. Ok, mamy poskładany rozrząd, ponapinałem paski, wszystko zrobiono według instrukcji serwisowej. Moi drodzy, na naszej stronie powstanie taka zakładka download i ona chyba tam już jest, jak się nie mylę. Ale ja w dalszym ciągu nad tym pracuję, żebym mógł Wam udostępniać instrukcje serwisowe, oczywiście bezpłatnie. To są znalezione w internecie, które też ktoś udostępnił.
za darmo, więc ja też będę je udostępniał za darmo na moim serwerze, żebyście nie musieli szukać, bo naprawdę czasem jest bardzo, bardzo ciężko znaleźć jakąś instrukcję serwisową. Do tego modułu również znalazłem w takiej wersji obrazkowej, ale dosyć wygodnie się to czyta. Jak zobaczę, pokażę Wam wydruk tutaj. Bardzo ładnie tutaj jest, nawet te zdjęcia są dobrej jakości, opisane wszystko, no niestety w języku angielskim, ale lepsze to niż nic, tak, prawda? Zamontowałem pasek rozrządu, z powrotem ustawiłem rozrząd. Na temat rozrządu nie będę mówił, jest instrukcja serwisowa od tego, będzie dostępna na naszym serwerze, myślę, że niebawem będziecie mogli pobrać. Darujcie sobie komentarze pod tytułem, dlaczego nie wymieniłem paska rozrządu od razu, skoro jest używany. Nie jest używany, on był wymieniany w tamtym roku. Paski były wymieniane także przez inny serwis, także paski są ok, nie będę wymieniał. Spróbujemy teraz zakręcić tym silnikiem, zobaczymy, czy nam się to wypełnia olejem tak, jak potrzebujemy. Oczekiwaliśmy tego oczywiście, ja tu podniosę kamerę. Spróbujemy teraz zakręcić silnikiem, zobaczymy, co się stanie. O, jak widzicie, wypełniają się od razu obydwa zbiorniczki na olej. Olej z obydwu zaworów też cieknie, więc możemy śmiało już powiedzieć, że chyba nam to działa. Zostało mi teraz nalać nowy płyn chłodniczy, bo ten stary jest jakiś taki, nie wiem, jakby tam ktoś nasikał. Sorry za szczerość, ale wiecie, ja jestem szczerym człowiekiem. No i spróbujemy to poskładać, odpalić, będziemy widzieli, co się dzieje, prawda? Dobra, ja się biorę za robotę, jak już to będę miał gotowe, odpalimy silnik, posłuchamy sobie tego. Moi drodzy, motor już po testach poskładany, zalany nowym olejem oczywiście wcześniej. Wymieniliśmy również przy okazji płyn chłodniczy, z racji tego, że był bardzo, bardzo stary. Odpalimy teraz silnik, posłuchamy tego, zjazdę próbną przeprowadziłem, więc jest cisza. Jest cisza elegancka. Jak widzicie, jakiś błąd się wkradł w montażu popychaczy, także jest wszystko ok. Jeśli Wam się podobał film, moi drodzy, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć przycisnąć przycisku subskrybuj i dzwoneczka obok tego przycisku. Będzie Was informował system o moich nowościach na kanale. Ja wiem, że rzadko się to teraz zdarza, no ale niestety jesteśmy zarobieni robotą, trzeba lecieć z tym, także nie zawsze mamy czas nagrać film. Nagrałem ten film, bo takiego jeszcze przypadku nie mieliśmy, więc jak widać była okazja, więc film powstał. Moi drodzy, serwis manual będzie dostępny na naszym serwerze. Link będzie pod filmem oczywiście. Jeśli ktoś potrzebuje, inne manuale będą się tam sukcesywnie pojawiały. Na razie jest tam ich kilkadziesiąt, ale tak jak wcześniej powiedziałem, będę starał się dokładać tych manuali. Oczywiście nieodpłatnie, ponieważ ja też ściągam nieodpłatnie z internetu, więc żadnych prowizji nie będę za to brał, bo nie mogę. Moi drodzy, dobra, wszystkiego dobrego życzę. Oczywiście przyczepności, jest jesień, u nas strasznie wieje. Dzisiaj koniec września, więc zbliża się już, no jesień jeszcze nie ma kalendarzowej chyba, ale już jesień wielkimi krokami idzie i wszystko ku temu przemawia. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania.